Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu, luźnej wieczornej serii vlogów, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. Mam nadzieję, że Plociuszek będzie pojawiał się coraz bardziej regularnie. Być może kiedyś nawet uda się powrócić do tego fajnego stanu rzeczy, gdy bywał co wieczór. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do dawania łapek w górę, pisania miłych komentarzy oraz oglądania vlogów od początku do końca w playliście. Też dzięki temu vlog będzie miał więcej wyświetleń, a to zawsze satysfakcjonuje twórcę. Pamiętajcie, że łapek w górę zapewne nie widać, ale one tam są i na algorytm wpływają. Dzisiaj będę Was chciał tak trochę zachęcić do rozmyślań na temat tego, że nie każdy, kto Ci coś daje, to jest od razu Twoim przyjacielem i nie wszystko, co na pierwszy rzut oka jest fajne i przyjemne, rzeczywiście poprawia Twój dobrostan i poprawia jakość Twojego życia. Albowiem dzisiaj będzie zestawienie 20 tak zwanych benefitów, czyli dodatkowych, pozapłacowych rzeczy, jakie dają pracodawcy swoim pracownikom. I tak na pierwszy rzut oka, jak się te wszystkie 20 rzeczy przeczyta, no to super, fajnie, no zawsze super dostać coś oprócz pensji, prawda? Natomiast jak się człowiek w to głębiej wgryzie i zastanowi, to można zwrócić uwagę, że a może jednak tam jest drugie dno, może jednak chodzi o to, żeby na przykład pracownik jeszcze więcej pracował, żeby jeszcze więcej z siebie dawał i żeby tak naprawdę tanim kosztem za przysłowiowego hamburgera namówić kogoś, żeby posiedział dłużej w robocie albo żeby zaczął traktować swojego pracodawcę jak swoją rodzinę i żeby w zasadzie to mu się oddawał za darmo, a nie sprzedawał za pensję tak jak normalny pracownik. Także zachęcam bardzo serdecznie. Artykuł, ten vlog jest taki pół na pół. Pół na pół jest na podstawie informacji, jakie zdobyłem przez już wiele dziesiątek lat mojego życia zawodowego, na podstawie rozmów z różnymi ludźmi, między innymi z czasów jeszcze jak byłem jako dziennikarz. I ta pierwsza część będzie taka, bym powiedział, ogólna, typu pewien polski deweloper gier komputerowych albo pewien polski sklep z grami udający, że nie jest polski sklep internetowy, będą tego typu rzeczy, a druga część jest zrobiona na podstawie artykułu, do którego link macie w opisie. Ten artykuł nazywa się: te firmy oprócz niezłej wypłaty zapewniają pracownikom wypasione świadczenia dodatkowe. I znowu ten artykuł zrobiony jest na podstawie thisisinsider.com, w związku z tym wydaje się być taki 100% legit, oni biorą za to odpowiedzialność, więc tam już będę nazwy tychże właśnie firm czytał. Natomiast w pierwszej części nazw firm nie mówię z prostej przyczyny. Bardzo często są to informacje pochodzące sprzed roku, dwóch, półtora, jedna jest nawet sprzed 5 lat, mogło już się coś w tych firmach pozmieniać, w związku z tym nie chcę, żeby tutaj było, że ja mówię coś, że tak jest w jakiejś firmie, a tak już nie jest, bo tutaj nie chodzi o to, żeby piętnować jakiegoś pracodawcę, czy też jakiegoś pracodawcę chwalić, bo niektóre te benefity tak zwane są naprawdę fajne, super i nie ma tam żadnych moim zdaniem rzeczy takich drugiego dna, tylko chodzi o to, żeby pokazać pewne zjawisko. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest pewien polski deweloper gier komputerowych. Bardzo sympatyczną prasę ma i zapewnia swoim pracownikom, czy też zapewniał w czasach, gdy pozyskiwałem te informacje, darmowe miejsca do spania dla swoich pracowników. Fantastyczna rzecz by się wydawało, prawda? Zwłaszcza dla pracownika, który na przykład nie jest z Warszawy i może sobie na przykład przyjeżdżać w poniedziałek do tej roboty, siedzieć do piątku, nie musi wydawać pieniędzy na hotel, nie musi wydawać pieniędzy na mieszkanie, jak chce popracować tylko kilka miesięcy, to w ogóle nie musi tracić czasu na ten wynajem, tylko bach, sobie w poniedziałek przyjeżdża do roboty, pracuje tam w nocy, idzie do takiego pomieszczenia, gdzie oni mogą sobie spać i super, prawda? Wydaje się naprawdę genialna sprawa, zresztą nie jest to wymyślone przez tego polskiego dewelopera gier komputerowych, ja sam z
podobną sytuacją, chociaż na dużo, dużo mniejszą skalę. Spotkałem się jeszcze w latach 90. W redakcji Resetu, dla którego wówczas pracowałem. Tam mieliśmy taką kozetkę, nazywała się kozetka grafików, albowiem to graficy najczęściej z niej korzystali. I tam było coś takiego, że jak ktoś pracował do bardzo, bardzo, bardzo późna i nie chciało mu się już wracać do domu, bo na przykład skończył pracować o 1 rano, na 8 znowu musiał przyjść do roboty, czyli za 7 godzin, a do tego jeszcze trzeba zasuwać po nocy do domu. Wtedy w latach 90. nie było tak bezpiecznie jak teraz, taksówki były relatywnie bardzo drogie, zwłaszcza w nocy, no to kurczę, 7 godzin w tym podróż w jedną stronę do domu, potem na drugi dzień z domu znowu do roboty, a to w sumie lepiej się przekimać w redakcji. No i tutaj redakcja wyszła jakby naprzeciw i postawiła kozetkę, ponieważ najczęściej przed oddaniem numeru tak po nocach zasuwali graficy, to nazywaliśmy to kozetką grafików. Natomiast nawet w takim jakby ujęciu bym powiedział dużym, że są całe pomieszczenia do pracy dla pracowników, albo nawet taki mini hotel dla pracowników, to też nie jest żaden polski wynalazek, tylko może tutaj jako źródło powołuje się na przykład na program pana Prokopa. To jest ten taki wielki facet, który prowadził program razem z panem Szymonem Hołownią i przez niego Szymon Hołownia wyglądał na mikrusa, a miał prawie 2 metry wzrostu. No, tak, tak to, nie, chyba Hołownia chyba miał ponad 1,80 m, no nieważne. W każdym razie z panem Prokopem i on robił taki bardzo sympatyczny film dokumentalny o tym, jak się żyje w Korei. I że tam w tej Korei czasem przesadzają, że na przykład kują za dużo, że mają pracoholizm i tak dalej, i tak dalej. Między innymi pokazywał, jak działa typowa koreańska korporacja. No i poza tym, że tam mieli supermarket wewnątrz korporacji, poza tym, że tam mieli pocztę, że w zasadzie to było takie wewnętrzne miasto, niczym z książek typu Modyfikowany węgiel, gdzie właśnie korporacje były tak zbudowane, że możesz tam wejść i nie wychodzić. A jeśli lubisz znaczy jeśli jesteś zwolennikiem kremacji, to nawet na pogrzeb nie musisz tam rozwieść własne. No to właśnie się były takie jakieś sklep, poczta, wszystko łącznie właśnie z takim miejscem do spania, gdzie można było się kimnąć i tam nawet, i tam były takie przedziały powiedzmy lepsze i gorsze, były takie, że wspólna sala i jakieś tam kojo do kimnięcia się, sorry, że używam terminologii więziennej, ale dla mnie jak człowiek nie wychodzi z jakiegoś budynku, to jest tak jakby siedział w pierdlu i tyle. I że to się nazywa korporacja, nie zakład karny, dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Były też takie dla lepszych gości, znaczy dla lepszych pracowników, gdzie były takie pojedyncze pokoje i tak dalej, i tak dalej. Także to żaden jest wynalazek. I teraz tak, wydaje się super, prawda? Jesteś z daleka, jeśli masz w ogóle taką super opcję, że możesz mieć w ogóle pokój w firmie, no to super, no kurde. Po co masz sobie wynajmować pokój na mieście i za to płacić, jak możesz sobie wynająć pokój w firmie, prawda? Po co masz wracać do domu, żeby się kimnąć 4 godziny, jak dzięki pokoju w firmie możesz się kimnąć godzin 7. Super, prawda? Fajnie. No tylko gdzieś jest tam ta druga strona medalu, że sam fakt, że ty rozważasz, czy wracać do domu po pracy, bo za chwilę musisz do niej z powrotem wracać, to znaczy, że jesteś już nieźle pracoholikiem, nie? I teraz jest pytanie, czy ty sam jesteś pracoholikiem, że ta firma takie standardy narzuca, że robi ze swoich pracowników pracoholików, prawda? I tylko ułatwia im ten pracoholizm, że to jest trochę na zasadzie dealera, który podrzuca narkotyki, żeby jeszcze bardziej wkręcić w to klienta, a potem go wyzyskiwać, prawda? No nie powinno być tak, że tyramy aż tak dużo, że nam się nie opłaca wracać do domu. Tak samo firma powinna nam płacić wystarczająco dużo, jeśli jesteśmy spoza miasta. To wszystko jedno, czy Warszawy, Poznania. Ja nie twierdzę, że ten deweloper, o którym mówię, jest z Warszawy. Może jest z innego miasta. Że powinien nam płacić wystarczająco dużo, żeby nas stać było wynająć sobie pokój w hotelu. Nie, pokój w hotelu to przesadzam, ale żeby sobie było stać nas wynająć mieszkanie, no. Mieszkania w Polsce, nawet w tych większych miastach, no to tak za 2000 to już coś wynajmiesz, nie? No ja okej, 2000 kupa pieniędzy, no wiadomo o co chodzi. Skoro... No powinni nam płacić dobrze, a nie kurde za przeproszenie minimalną, tak?
wiadomo o co chodzi, a pokój, a taką kawalerkę to nawet w Warszawie za 1400-1600 wynajmiesz, no jak się uprzesz. Wiem, bo ostatnio kolega, też youtuber, powiedział, że będzie się przeprowadzał do Warszawy, to trochę robiłem dla niego research, bo chciał właśnie wiedzieć, ile realnie kosztują ją mieszkanie na wynajem w Warszawie. To wcale nie są takie aż strasznie drogie, żeby człowiek, który pracuje w dużej, bogatej firmie, nie mógł dostać wystarczająco dużo pieniędzy, żeby sobie do tej roboty chodzić, żeby sobie tam spał, prawda? A takie mieszkanie na terenie pracodawcy, no powoduje, że de facto jesteś niewolnikiem, nie? Tak jak kiedyś mieszkali na plantacji, tak teraz, kurczę, mieszkasz w korporacji, a czyś czuje, że rymuje. To jest swoją drogą dobry temat na slogan na koszulkę. Jak ktoś zrobi, to chce 5% dla siebie. Kiedyś mieszkali na plantacji, dziś zasuwają w korporacji. Dobra, nie? Dobra, także tyle. Drugie. Tutaj warto też zwrócić uwagę, o, tu będzie kolejna rzecz, że czasem to przechodzi wręcz do absurdu. I tutaj na przykład chińskie koncerny produkcyjne. Bardzo często macie w ręku ich produkty. Tylko że markowane innymi logotypami, markowane logotypami tych, którzy są właścicielami technologii, know-how, designu, natomiast wyprodukowane w Chinach, w tak zwanych koncernach produkcyjnych, i tam dochodzi wręcz do budowania osiedli robotniczych. Kiedyś oglądałem film dokumentalny na ich temat, powstaje coś, co my byśmy już nazwali miastem. Oni to nazywają jeszcze osiedlem robotniczym, no bo w Chinach jest wszystko większe, nie? Tam jest ich dobrze ponad miliard. Nie wiem, czy już się do 2 miliardów powoli nie zbliżam, w każdym razie jest ich od groma, nie? No właśnie, no to jak oni sobie zbudują taki kompleks, gdzie w środku są fabryki, a naokoło tych fabryk są bloki mieszkalne i to wszystko jest otoczone murem, no to oni to nazywają osiedlem robotniczym, a my, ponieważ tam mieszka nawet i 50 tysięcy osób, to pewnie byśmy to nazwali miastem, miasteczkiem. W Polsce to by to było nawet nie takie małe miasto, takie pewnie średniej wielkości, nie? Słupsk ma chyba 70 czy 90 tysięcy ludzi, nie? 50 tysięcy to już spore takie miasteczko, bym powiedział. No ale oni to nazywają osiedlem robotniczym. No i właśnie to jest zrobione na tej zasadzie, że przyjeżdżasz tam i tam stamtąd już nie wychodzisz. Znaczy, wychodzisz, jak skończysz pracę, nie? Ale to jest, powiedzmy, na ślub wracasz do domu, na pogrzeb, no oni tam chrzcin to raczej nie mają, ale jakieś takie inne święta, prawda? A generalnie tam siedzisz. Takie, nie wiem, taki trochę kołchoz, tylko, albo PGR, tylko że zamiast na roli to zasuwasz w fabryce, nie? I tam podobno często są bardzo złe warunki pracy i tak dalej, różnie bywa. W każdym razie takie osiedla robotnicze, to też, żeby nie było wątpliwości, że tutaj coś o na Chińczyków mówię jakieś brzydkie rzeczy, to też oni zerżnęli z Europy. Możecie sobie zobaczyć chociażby teraz, przy okazji filmów dokumentalnych, które powstają swoją drogą bardzo, bardzo dobrych, o przekrętach na spółki aktywowane na podstawie jednej akcji. To są takie akcje, to są tego typu sytuacje, że przed II światową w Polsce sobie funkcjonowała jakaś firma, na przykład Woda i Prąd, albo ona się chyba nazywała Moc na przykład, albo jakieś inne. No i one sobie funkcjonowały, miały jakieś nieruchomości. No i te programy są o tym, że ktoś zdobył jedną, dwie czy trzy akcje, często kupił jako kolekcjonerkę na bazarze i na podstawie tego reaktywował sobie spółkę i zażądał zwrotu od miasta. No właśnie czego zażądał zwrotu od miasta? Na przykład całych kwartałów budynków, które były budynkami dla robotników, osiedlami robotniczymi. Tak, kochani. To jest wynalazek europejski, moim zdaniem z przełomu XIX i XX wieku, ale niektórzy twierdzą, że wcześniej też takie były. Nieważne kiedy to było, ważne, że jest idea ta sama. Jest fabrykant, który buduje sobie fabrykę. No i więc, ponieważ ściąga ludzi do pracy, zwykle ze wsi, no to ci ludzie nie mają gdzie mieszkać. No to stawia im całe budynki, w których ci ludzie będą sobie mieszkać. A ponieważ
Chcę, żeby ci ludzie jak najlepiej pracowali i jak najmniej się zajmowali innymi rzeczami, no to stawię im tam aptekę, stawię im tam sklep, stawię im tam jakąś przedszkole, stawię im tam szkołę dla dzieci. Czyli mówiąc krótko, robi taką całą infrastrukturę. Różnica między tym, co było 100 lat temu i więcej w Europie, a tym, co jest w Chinach, jest mniej więcej taka, że w Chinach nie chodzi o jedną fabrykę, tylko tam tych fabryk potrafi być kilkadziesiąt albo nawet kilkaset. No i skala, prawda? Jak wiele, wiele ludzi. Ale generalnie chodzi o to, cały czas o to samo, żeby ten pracownik był jak najbardziej związany z zakładem pracy. No bo jak człowiek mieszka w mieszkaniu służbowym, no to jak przestaje pracować, to go wywalą. I w tym momencie on nie traci tylko pensji, a również straci miejsce do życia. I to jest, o to chodzi. Kolejna rzecz to jest pewien polski sklep internetowy z grami, który bardzo stara się, żeby być postrzegany jako międzynarodowy. No i tam jest bardzo, bardzo duży socjal, włącznie z usługami masażysty. Prawda? Że raz na jakiś czas każdy pracownik i pracownica tego właśnie sklepu może sobie pójść do gabinetu, który znajduje się na terenie biura i wziąć darmowy masaż. Takie relaksacyjne, że taki wkurzony jesteś i tyle i idziesz sobie, jak mi dobrze, jak mi dobrze, jak mi dobrze. Powiem szczerze, moim zdaniem super sprawa, tak jak ja generalnie uważam, że jak najwięcej rzeczy tego typu powinno być aktywne, że praca jest od pracy i wszystkie rzeczy pozostałe powinny być poza pracą. Tak wam powiem szczerze, że jak czasem w korpo są takie sytuacje, że ludzie naprawdę mają ochotę sobie skoczyć do oczu, to taka przerwa i pójście na masażyk i odreagowanie emocji właśnie pokojowo na masażu i to jest super. Naprawdę dzięki temu może być mniej konfliktów. Kolejna rzecz. To jest pewna polska firma z branży PR łamane na marketing. Oferuje sprzątanie mieszkania swoim pracownikom. Zatrudniają oni zawodowe panie sprzątające, chyba z Ukrainy, żeby było śmieszniej, i nie pamiętam już jak często to jest, ale chyba raz w tygodniu można zamówić sobie do domu, że przychodzi taka pani sprzątająca i ci sprząta. W teorii super. Ponieważ przede wszystkim nie musisz sam sprzątać, prawda? Sprzątanie, zwłaszcza pewnych miejsc, jest niefajne i lepiej jak to zrobi ktoś inny. No. Ja na przykład nie lubię sprzątać toalety i nie lubię myć okien. Nie cierpię myć okien. No. Zawsze mam wrażenie, że się kojfnę i wypadnę, a co innego jest samemu wyskoczyć, a co innego się kojfnąć i wypaść. No nie wiem dlaczego. Nawet jak mam okna, które się otwierają do środka, więc teoretycznie nie powinno być żadnego problemu, no ale zawsze kurde mam jakoś ten strach, nie mówiąc już o tym, że zawsze jak to myję, to tam potem są problemy, że słyszę, że zacieki, nie zacieki, jakie inne tego typu rzeczy. No kurde, zawsze lepiej jak ktoś inny posprząta, prawda? Dlatego jeszcze w momencie, w którym to jest taka osoba sprzątająca sprawdzona, no bo zatrudniona przez korporację, no to super, no bo nie wiem jak wy, ale ja mimo tego, że no, nie lubię sprzątać, nie cierpię, to i mimo tego, że może by mnie nawet było stać, bo teraz tego typu usługi są ostatnio dość bardzo staniałe, to nie zatrudniłem nigdy takiej osoby z prostej przyczyny. Kurczę, obca osoba w domu i jeszcze grzebie w rzeczach. No nie, po prostu no nie. A tutaj taka jak jest przez korporację zatrudniona, sprawdzona, no to bardziej można zaufać, prawda? Super, super rzecz. No tylko w drugą stronę jest, że korporacja, jakby to ładnie powiedzieć, ja nie zakładam oczywiście, że tak jest w tej korporacji, na pewno tak nie jest. Natomiast, jakby to ładnie powiedzieć, no najlepsza inwigilacja to przegrzebanie cudzych śmieci. No nie, najlepsze to jest przepytanie dzieciaków. Ale po przepytaniu dzieciaków to grzebanie w cudzych śmieciach to będzie właśnie druga, trzecia, może czwarta w kolejności. Bardzo dobra metoda inwigilacji. Wyobrażasz sobie sytuację, ty siedzisz w korpo, zasuwasz, a w tym czasie ktoś przegrzebuje twoje mieszkanie. No i teraz tak. Ja nie mówię, że ma złe intencje. Na pewno nie. Ale gdyby korporacja chciała szpiegować takiego pracownika i chciała wiedzieć, czy cokolwiek, tak? No to najlepsza metoda, no to jest właśnie potem wzięcie na spytkę takiej sprzątaczki. Także to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, no, czy to nie jest czasem na zasadzie takiej, że pracownik już tak mocno zapierdziela, że nie ma czasu nawet na usług, na to, żeby sobie posprzątać. Kolejna firma to jest duża firma medialna, która opłaca swoim pracownikom darmowy wyjazd urlopowy. To jest tak, że
ci ludzie, pracownicy tej dużej firmy, nadal muszą wziąć urlop. Tyle tylko, że firma płaci za ich wakacje. O, w ten sposób. Czyli nie muszą płacić za przejazd, nie muszą płacić za pobyt. To super rzecz, prawda? Wydawałoby się taka fajna. To jest w ten sposób tak fajnie tłumaczone, że oto firma zależy, żeby pracownik dobrze wypoczął. I po to, żeby dobrze wypoczął, no to tutaj pracodawca chce zadbać właśnie o to, żeby dobrze wypoczął poprzez organizację wypoczynku wakacyjnego, bo pracownik, który dobrze wypoczął, to jest pracownik, który lepiej pracuje. Wszystko super. Ja się z tym zgadzam. Rzeczywiście. Człowiek, który jest przemęczony, gorzej pracuje. Ja to widzę po sobie. Jak mam takie okresy w życiu, że po prostu chodzę na rzęsach, że sypiam po 2-3 godziny, to widzę czasem po moich vlogach, na przykład, że się bardziej jąkam. Albo, że mam problemy większe ze znalezieniem myśli. Albo, że ten mój monolog jest taki mniej spójny. Prawda? Widzę to. Wy mi się wydaje, że też widzicie, że im większe wory pod oczami, tym Krzysiek ma większą trudność z zebraniem myśli. Więc super. Wakacje bardzo ważne, a jakby długość wypoczynku jest moim zdaniem równie ważna jak jego jakość, intensywność. Fajnie. Tyle tylko, że ten pracodawca nie robi tak, że proszę bardzo, tu jest katalog, nie wiem, jakiegokolwiek biura podróży, wybierz sobie, firma zapłaci. No nie. Tam jest tak, że to ta korporacja organizuje wyjazdy wakacyjne wyłącznie dla pracowników tej korporacji. Czyli masz za darmo, nie musisz płacić, ale cały wyjazd wakacyjny jesteś z szefem, z podwładnymi, jeśli posiadasz, z koleżankami, kolegami. Mówiąc krótko, znowu jesteś w tym samym bajzlu, w którym siedzisz normalnie w robocie. Tyle tylko, że razem nie siedzicie nad deadline'ami i projektami, tylko razem siedzicie na stołówce, w restauracji, na plaży, w górach na wycieczce i cały czas siedzicie w tym samym kołchodzie, tylko jakby tak powiedzieć wyjazdowo. Także wygląda to moim zdaniem niefajnie i moim zdaniem wygląda to w ten sposób, że jakby to wam powiedzieć, duża część korporacji stara się na siłę zbudować to, co próbowali zrobić komuniści, czyli takie hasło, że twoja praca jest twoim drugim domem, a twój szef jest twoim drugim ojcem, a twoi współpracownicy twoją drugą rodziną. To ja mam wrażenie, że właśnie w tej chwili korpo próbują zrobić to samo. Tyle tylko, że komuniści starali się, pracodawcy za PRL-u starali się to zrobić takimi metodami propagandystycznymi, pogadankami, apelami, tak zwanymi masówkami, gazetkami ściennymi. Natomiast dzisiaj próbuje się to robić w sposób łagodny, czyli na przykład wyjazdami integracyjnymi, jakimiś szkoleniami integracyjnymi, tego typu rzeczami, a takie wspólne wakacje, jak dla mnie, to jest po prostu taki masakrycznie długi wyjazd integracyjny, gdzie no gdzie po prostu szef ma być dla ciebie drugim tatą, no to co, no powiesz tacie, tato, ale ja tutaj się wynająłem do pracy 8 godzin dziennie i firma mi płaci za 8 godzin mojego czasu, a pozostały czas z doby, czyli jeśli dobrze pamiętam 16 godzin, no to jest czas dla mojej rodziny, dla synka, córeczki, żonki, mamusi, tatusia prawdziwego, a nie tego korporacyjnego i dla mnie też na moje hobby, wypoczynek, sen. Więc sorry tata, ale spaduwa. 8 godzin czasu kupujesz moje umiejętności na 8 godzin, a reszta nie dla ciebie. No powiesz tak tatusiowi? Nie, no tatusiowi tak nie powiesz. Tak samo nie powiesz, wiesz, swojej siostrzyczce czy braciszkowi z korporacji, który zadzwoni do ciebie o 21, że potrzebuje pomocy w napisaniu raportu, że sorry, ale teraz to ty śpisz, albo teraz to robisz coś innego w tym łóżku, na przykład z żoną, i niech spada. Wiecie, ja pamiętam, jak pracowałem dla takiej dużej korporacji medialnej, ale akurat nie tej, innej. No i pamiętam, jak kiedyś do mnie współpracownik młody taki korpolujek, zadzwonił do mnie o 23:00 z jakąś sprawą z roboty, typu, że albo ten i ten powiedział, żebyś zrobił to i to. I próbował mi w piątek w nocy wydać polecenie do zrobienia na poniedziałek. W dodatku jeszcze nie był moim przełożonym, a tylko twierdził, że przekazuje polecenie przełożonego. Czy taki już w ogóle hamowa, no, że on mógł to sobie wymyślić. No i ja do niego mówię, że sorry stary, ale po pierwsze, no to wypada, nie chciałbym, żebyś do mnie dzwonił w czasie wolnym, jak to nie jest absolutnie konieczne. To nie jest coś, co trzeba zrobić natychmiast.
w poniedziałek przyjdę do biura, no to szef mi wyda polecenie. To kiedy można dzwonić? No, mówię ci, wolałbym, żeś w ogóle do mnie nie dzwonił. Jak to? Jak to? No, takie akcje są, nie? I moim zdaniem właśnie takie wspólne wakacje to jest element tworzenia takich chorych struktur, które potem są na korzyść pracodawcy, że dostają dużo więcej niż płacą za to. Kolejna firma to jest dość takie bardzo wszechstronne korpo, i w ogóle to jest wszechstronne zachowanie w korporacjach, co teraz powiem, to nie dotyczy jednej firmy. Powiedziałbym, że to jest w 15-20% dużych korporacji działających w Polsce, czyli żłobek, a nawet darmowa opiekunka do dziecka. Ale zanim to omówię, to jeszcze wrócę do tego wcześniejszego. Gdyby pracodawca naprawdę chciał tylko zadbać o to, żeby pracownicy się dobrze bawili i żeby wrócili po urlopie wypoczęci, to mógłby zrobić w wersji wypasionej to, co robią na przykład urzędy w stosunku do swoich pracowników, czyli wypłacają tak zwane pod gruszą. Jak pracownik weźmie urlop, bodajże musi wziąć chyba minimum 14 dni ciurkiem i przedstawi rachunek, że był na wakacjach na zorganizowanym wypoczynku, to dostaje jakiś tam zwrot tego, co zapłacił. No to jeśli korporacja sobie życzy, to niech wprowadzi jakiś bardzo duży limit. Na przykład, nie wiem, po 4000 zł na pracownika, drugie 4000 na małżonka i powiedzmy po 3000 na dzieciaka. No i wtedy cała rodzina, prawdziwa rodzina, na koszt korporacji wyjedzie sobie na takie wakacje, ubawią się po pachy i tyle. A żeby korporacja nie miała wątpliwości, że oni pojadą na wakacje, a nie na przykład wyremontują sobie za to kuchnię, no to tak jak te urzędy, niech żądają faktur, prawda? No proste. Także tutaj nie wierzę, że chodzi o to. I takie pierdzielenie, że oni jak wynajmują razem, to wyjazd robią razem, to dostają zniżki. To się niech dogadają z jedną firmą turystyczną. Jest pełno ogromnych firm i powiedzą, że w sumie moi pracownicy wydadzą u was powiedzmy 500 000 moich złotych, tak? No to co nie dostanie zniżki, też dostanie zniżki. Proste. Dobra, darmowy żłobek i przedszkola, opiekunka dla dziecka. Świetna rzecz. Teoretycznie. Zobaczcie, to jest tajemnica Poliszynela, że teoretycznie żłobki i przedszkola, znaczy tak, żłobki, do darmowego żłobka w dużym mieście w Polsce, jeśli nie jesteś patusem, masz bardzo duże problemy, żeby się dostać. Tam jesteś na tych tak zwanych listach oczekujących i wiecznie spadasz, bo jak masz pełną rodzinę, nie masz założonej niebieskiej karty, czyli żona cię nie, albo ty nie bijesz żony, w ogóle jesteście pełną rodziną, policja nie przychodzi, oboje pracujecie. Ciężko się dostać do żłobka. Swoją drogą, to jest moim zdaniem dopiero patologia, że bezrobotni mają pierwszeństwo w dostępie do żłobka. Rozumiecie? Człowiek, który i tak nie pracuje, siedzi sobie w domu, może zostawić dziecko w żłobku, a ten, który pracuje, nie. Polska, Polska, Polska. Panie Patryku Jaki, pan chcesz być prezydentem Warszawy, może pan to zmienisz. Druga rzecz to jest przedszkola. Teoretycznie muszą ci zapewnić miejsce w przedszkolu, ale to jest tylko na terenie twojego miasta. No to już tłumaczyłem wiele razy. Wyobraź sobie, że mieszkasz na przykład na Białołęce a przedszkole dadzą ci na Mokotowie. Gratuluję, godzina 20 minut w jedną stronę. Super. Także to super, naprawdę super, że dają, że można, zatem to, że można zostawić dzieciaka w robocie, no to jest fajne, bo na jakiejś przerwie obiadowej możesz tam wyskoczyć, zobaczyć co u tego dzieciaka, opiekunka do dziecka to już jest w ogóle super, że ona się indywidualnie dzieciakiem zajmuje, super, tylko że jest to w drugą stronę. W momencie, w którym masz żłobek, powiedzmy, czy przedszkole, i ten żłobek jest, powiedzmy, nie wiem, w jakim czasie pracują żłobki, nie interesowałem się tym jakoś tak bardzo, bardzo poważnie, ale powiedzmy, że pracuję od 8 do 18, nie? Powiedzmy. No i tak zwykle, więc zostawiasz dzieciaka po 8, żeby o 9 przyjść do roboty, no i po 17 musisz wyjść z tej roboty, żeby do 18 dzieciaka odebrać, bo jak nie, no to lipa, tak? Że wszyscy inni już odebrali, a twój dzieciak ostatni zostaje, jeszcze te przedszkolanki czy żłobkowialki się na ciebie wkurzają, że któraś musiała zostać specjalnie, żeby zostać swoim dzieciakiem, nie? Więc jest presja. Więc co robi taka kobieta, która świeżo co urodziła dzieciaka i on jeszcze
jest w żłobku lub przedszkolu, wreszcie pracuje jak człowiek. Między 9 a 17, czyli tyle, za ile jest zapłacone, tak? A w momencie, w którym jest przedszkole lub żłobek na terenie pracy, powiedzmy, on jest do 22, znam taką korporację, gdzie jest przedszkole do 23, swoją drogą jakieś kuriozum, a nie wiem, jak się w to jeszcze nie przyczepił jakieś instytucje do spraw dziecka. Dzieciak, który chodzi do żłobka, dwulatek, o 23 jeszcze nie śpi? Naprawdę? No właśnie, no to tak to wygląda, że jeszcze 15 minut, jeszcze 15 minut, jeszcze pół godzinki, jeszcze godzinka i siedzi mamusia i zapierdziela tak jak normalnie, prawda? Do tego jeszcze pamiętajcie, to jest to, co mówiłem we vlogach a propos nauczycieli za komuny. Nikt nie jest tak... najłatwiej zinwigilować rodzinę poprzez przepytanie dzieciaka. Także taka przedszkolanka, ja oczywiście o nic tych przedszkolanek nie oskarżam, ale gdyby jakaś korporacja sobie wymyśliła, że zatrudni przedszkolanki donosicielki, które będą wypytywać dzieciaki, potem raportować do korporacji, jakie są nastroje u poszczególnych pracowników, to mogłaby to zrobić w ten sposób wręcz idealnie i prawie że niewykrywalnie. Kolejna rzecz to jest pewien koncert farmaceutyczny, samochód służbowy. Fajne, tak? Samochód służbowy jest to rzecz dość powszechna, dość fajna. No kurde, jaki jest najlepszy samochód? No służbowy. Nie musisz za niego płacić, jak się zepsuje, to nie twój problem, a benzynę lejesz płacąc tak zwaną kartą flotową, czyli jeździsz ile chcesz, nic cię to nie kosztuje, żyć nie umierać. No tak. Gorzej jak na przykład samochód ma zamontowane urządzenie, teraz coś chyba nazywa GPS, wtedy nie pamiętam na podstawie jakiego urządzenia to robili, i pracodawca może cały czas monitorować, gdzie ten samochód się znajduje. W sumie fajnie, prawda? Nie po to dostajesz samochód służbowy, żeby jeździć nim gdzie chcesz. Chyba że, i tu jest ciekawa rzecz, że ten samochód jest jakby takim częścią wynagrodzenia, takim perkiem, i pracodawca wprost ci mówi, stary, no jeździ nim gdzie chcesz, to jest twój samochód. Tyle, że służbowy, prawda? Robimy, zamiast ci zapłacić powiedzmy 1000 zł, bo tyle kosztuje rata leasingowa samochodu, to ja ci ten samochód dam, bo wtedy wrzucę sobie w koszty i będzie mnie kosztować powiedzmy 700, a nie 1000, więc zyskujemy. No i po drugie paliwo wrzucamy w koszty, prawda? Super. Trochę nie do końca legalne podatkowo, ale niektóre korporacje tak robią. A Krzysiek nie jest z Urzędu Skarbowego, niech się skarbówka z tymi korporacjami wozi, to jest nie moja sprawa, prawda? Trochę gorzej właśnie, jak taki pracodawca wykorzystuje to, że samochód należy do, no, jeździ nim pracownik i on cały czas ma podgląd, gdzie ten pracownik jeździ, do śledzenia pracownika. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest pracownik koncernu farmaceutycznego, który w pewnym momencie zaczyna się denerwować, że koncern farmaceutyczny robi pewne rzeczy nie do końca etyczne i na przykład umawia się na spotkanie z dziennikarzem. I umawia się na spotkanie z tym dziennikarzem w tejże właśnie redakcji. No, i przyjeżdża do tej redakcji, no dość popularna ulica, no jeszcze parkuje na redakcyjnym parkingu, zostaje wpuszczony za szlaban, wchodzi sobie do korporacji, do redakcji i w tym momencie, no już wychodzi po niego dziennikarz, bo tam wiadomo, redakcja duża, dziennikarz chce być kulturalny, wychodzi po tego pracownika przed redakcją, że chodź, pójdziemy, pogadamy. W tym momencie do tego potencjalnego informatora dzwoni telefon. Nagle ten pracownik korporacji, tej firmy koncernu farmaceutycznego blednie. Mówi, tak, ale skąd wiecie? Nie, naprawdę nie. To dobrze, już idę, pogadamy. Następnie mówi temu dziennikarzowi, sorry, nie mogę z tobą rozmawiać, zorientowali się, że chcę z tobą gadać, sorry, muszę wracać. Koniec. No. Hardcore, nie? No oczywiście może to być kompletny przypadek. A może być tak, że na podstawie tego, że wiedzą, gdzie samochód jeździ, więc wiedzą, gdzie był zaparkowany, to doszli do tego, że pewnie chce się spotkać z dziennikarzem. I zadzwonili, żeby to spotkanie ukrócić. Kolejna rzecz. Międzynarodowa korporacja o arce szerokim zakresie działania. SFAT, ale taki SFAT firmowy. To jest wielka mega korporacja i to jest korporacja znana z tego właśnie, że ona jest w takim systemie, powiedziałbym, że to jest jedna wielka rodzina,
no i że tam się tak dużo pracuje, że się nie ma kompletnie czasu na nawiązywanie znajomości jakichkolwiek. W związku z tym w tej korporacji funkcjonuje dział dobierania dusz. Polega to na tym właśnie swatka, że no jak jesteś już pracownikiem tej korporacji, w pewnym momencie się orientujesz, że no, twój zegar biologiczny tyka, chciałbyś kogoś poznać, no to korporacja dba o to, żebyś nie poszedł po usługi zewnętrzne, tylko dobiera ci narzeczoną lub narzeczonego wewnątrz korporacji. No, ci ludzie na plantacjach, na plantacjach bawełny też między sobą kojarzyli niewolników. Ja bym nie chciał w takiej korporacji pracować. Witamy normalnie w cyberpunku. Kolejna, no dobra, i teraz przechodzimy do artykułu na Joe Monster. Google zapewnia darmowe posiłki. No ja od siebie powiem tylko tyle, że nie tylko Google, ja widziałem na przykład jak polski Microsoft też zapewnia darmowe posiłki. Rzecz, powiedziałbym, w korporacjach bardzo, bardzo często, zwykle to są nawet dobre posiłki. To nie tylko śniadania, obiady, ale czasem nawet kolacje, co pokazuje jak dużo się w tej firmie pracuje, w niektórej. Tutaj akurat w Microsoftie też widziałem tylko śniadania. Natomiast w momencie, w którym serwują ci ostatni posiłek tam powiedzmy do 22, no to pokazuje, że w tej pracodawcy się nieźle tyra. Później jest Airbnb, daje $2000 rocznie na podróże. I to jest właśnie to, co moim zdaniem odróżnia tą firmę, o której wcześniej mówiłem, która organizuje zorganizowane wyjazdy wakacyjne dla pracowników, od tego, co moim zdaniem powinno być. Czyli masz pieniądze, proszę bardzo, idź, wyjeździj je sobie, ponieważ tutaj, jak czytamy w opisie, chodzi nie tylko o usługi transportowe, ale również można mieć darmowe noclegi w hotelach, które współpracują z tą firmą. I no, super, nie? To jest właśnie to, wypocznij sobie. Kolejna rzecz to jest Facebook. Facebook ma parkingowego. Zdaje się, że to chyba nie jest polski Facebook, tylko międzynarodowy Facebook, ale taki parkingowy, jak jest czasem w dobrych knajpach. Że podjeżdżasz sobie bezpośrednio pod wejście do firmy, oddajesz kluczyk parkingowemu, wchodzisz do firmy, no a następnie on odwozi samochód na odpowiednie miejsce, kończysz zasuwanie w korpo, wychodzisz z tego korpo, oddajesz kluczyki, no i oni ci przywożą samochód. Świetne. No poza permanentną inwigilacją, nie? Bo w tym momencie już nie ma takiej jazdy, no dokładnie wiedzą, o której wszedłeś, o której wyszedłeś, to trzeba jednak zwrócić uwagę, że w dzisiejszych czasach, ponieważ i tak każdy ma te karty elektroniczne do odbijania, to oni wiedzą wszystko. Nie tylko kiedy wszedłeś, kiedy wyszedłeś, ale również kiedy odszedłeś od stanowiska pracy, po to, żeby pójść do kibla. Bo prawdopodobnie, żeby pójść do toalety, też musisz odbić co najmniej raz czy dwa razy kartę. Więc wiedzą wszystko i ciesz się, jeżeli nie masz tak jak w niektórych japońskich korporacjach, gdzie oczywiście dla twojego dobra, ale w toalecie jest budowany analizator moczu, i żeby wejść do kabiny trzeba odbić swoją kartę pracownika. W związku z tym system korporacyjny doskonale wie, kto wszedł do kabiny, a potem toaleta ta robi analizę twoich siuśków. No oczywiście, formalnie no to podaje informacje tylko tobie na temat twojego stanu zdrowia, na temat analizy twoich siuśków. Natomiast być może podaje również przełożonemu. I teraz jest pytanie, czy wierzysz przełożonemu, czy nie? No właśnie, Tesla wypożycza samochody, Elon Musk wypożycza swoim pracownikom samochody, aby mogli nimi dojeżdżać do pracy. Czasem pozwala je wykorzystać również w weekendy. No fajne, nie? No poza tym, chyba że, wiecie, są całkowicie monitorowane i później znowu. Panie Marku, przykładowo. Panie Marku, ale dlaczego pan się chce spotkać z tym dziennikarzem? Bo tam ostatnio tam coś pan mówił, że pracował pan na temat tego, że nasze akumulatory wybuchają, a teraz pan pojechał naprawdę do siedziby CNN-u? Po co, panie Marku? Oczywiście sytuacja kompletnie hipotetyczna, nigdy nie słyszałem, żeby taka się zdarzyła. Reebok. Reebok opłaca swoim pracownikom zajęcia z CrossFitu. Fajne, w Polsce również powiedziałbym wręcz standardowe. Jest coś takiego jak karta Benefit, nawet fajniejsza niż tylko CrossFit. Jak ją sobie wykupisz, to masz
zniżki, a często nawet darmowe usługi, nazwijmy to sportowe, w dużej ilości różnych obiektów, nawet na basenach. Sorry, że ja tak o tych basenach, ale strasznie lubię pływać. Może podobno każdy hipopotam lubi środowisko wodne, mnie niewiele masą do hipcia brakuje, więc ja sobie lubię, a teraz jeszcze jest gorąco, więc naprawdę chętnie bym sobie poskoczył na basen. Muszę skoczyć. Tak, potem jest firma Genetech Fuzji, przepraszam, Genetech, i oni dają fryzjera, a poza fryzjera dają też darmową opiekę medyczną i dentystyczną, i też zabiegi spadają, i za darmo myją samochody. No fajne, naprawdę fajne, to jest taki standard, bym powiedział, w zdrowym ciele zdrowy duch, pod warunkiem, że ci lekarze pracujący dla korporacji nie będą donosić szefowi, szefie. Tego woźniaka to nie awansuj, wiesz, szefie? Bo on kurde raka ma, no i po co go awansować, jak on za 3 lata i tak zdechnie? To po co? Nie awansuj woźniaka, nie. No właśnie. Twitter daje darmową akupunkturę, a także daje jedzenie, zajęcia z jogi, z pilatesu, pierze ciuszki i tyle. Fajne, nie? Ja nie lubię prać. Poza tym, no, ale wiecie, ja akupunktura, żeby nie było wątpliwości, to jest jedna chyba z niewielu metod tak zwanej medycyny alternatywnej, która jest dość powszechnie uznawana i w różnym zakresie, zarówno w leczeniu chorób, jak i w redukcji stresu, to jest bardzo ważne, zwłaszcza jak jesteś w dużej korporacji, jak i na przykład kwestii związanych z uzależnieniami. Kolega ostatnio twierdzi, że rzucił palenie dzięki akupunkturze, że pochodził tam chyba na... Nieważne, na ile tych zabiegów pochodził, ale mówi, że teraz tak ma, że jak widzi fajki, to wydają się dla niego wręcz obrzydliwe. Fajne, nie? Nie wiem, czy to zadziałało, czy efekt placebo, czy cokolwiek, no ale powiedzmy, że akupunktura jest powszechnie uznawana. Goldman Sachs zwraca koszty operacji, ale nie każdej operacji, tylko zmiany płci. Bez komentarza. Netflix jest naprawdę przyjazny dla rodziców. Netflix to jest ta wielka korporacja, dzięki której mamy kupę różnych fajnych filmów i seriali. Między innymi będziemy mieli Wiedźmina, Krzysio się cieszy. Mam nadzieję, że, będzie co najmniej 50 razy lepsze niż ten serial i film, który zafundowała nam polska telewizja chyba. Chyba była polska telewizja koproducenty Wiedźmina. Jezu, jakie dno, że się tak wyrażę. I nie już, nawet nie chodzi o to, że zrobili z Wiedźmina aikidokę. Nie mam nic przeciwko aikido, fajny taniec towarzyski. Natomiast zrobili go tak śmiesznie, że tak, o Boże, że ci ludzie, z którymi on walczył, to prawie że stawali, żeby mógł im zrobić technikę. No ale nieważne. Dużo bardziej mi się podoba Wiedźmin w wykonaniu CD Projektu Red, który ewidentnie jest kimś więcej niż tylko aikidoką. No właśnie. Nie obrażam aikidoków, żeby nie było, nie? Sam tam parę zajęć z tego tańca towarzyskiego w życiu miałem. Można fajne osoby poznać. Dobra, słuchajcie, Netflix zapewnia roczny, płatny urlop macierzyński lub tacierzyński swoim pracownikom. Rozumiecie? Po prostu. To jest właśnie to, co mi się strasznie podoba. Macierzyński lub tacierzyński. Że nie ma dyskryminacji płci w ogóle. Urodziło ci się dziecko i nieważne, czy ty je urodziłeś, czy twoja żona je urodziła, możesz wziąć rok, przepraszam, zapewnia roczny urlop macierzyński lub tacierzyński. Po prostu na rok spadasz z firmy, nic cię nie interesuje, zajmuj się dzieciakiem. Świetna rzecz i nie dyskryminuje płciowo, tak powinno być. Natomiast może też tak być, że na pół etatu, że chcesz pracować na pół etatu w tym czasie i zajmować się dzieciakiem i wtedy też nie tracisz tego prawa do rocznego urlopu, tylko możesz go sobie wziąć później. To jest fantastyczna rzecz, wiecie? Naprawdę, to jest coś takiego, co moim zdaniem powinno być wprowadzone w każdej firmie. Nie, że tylko kobieta, ale kobieta lub facet, bo ojciec też może chcieć się zajmować dzieciakiem. Spotify pomaga finansowo w mrożeniu komórek jajowych.
ta firma chce pomóc rodzicom, ale tylko w ten sposób, że jeżeli tak zapierdzielasz w firmie, że nie masz czasu na nic, nawet na seks, nie mówiąc już o tym, że na seks dla prokreacji, czyli na dzieciaczki nie masz czasu, no i tam, żebyś czasem nie zaczął mniej zapierdzielać, no to oni ci dopłacą do zamrożenia komórek. Super, nie? Fantastycznie. Ale też trzeba przyznać, że jak już zajdziesz w ciążę, to potem ci dają opiekę rodzinną i dają półroczny płatny urlop macierzyński. To super, tak? To też super, ale wiecie, to mrożenie komórek, to tak właśnie bardzo sugeruje, że wszystko fajnie, ale tyraj, a o dzieciaczku pomyśl później. Twilio dla czytelników. Twilio daje każdemu pracownikowi czytnik Kindle oraz $30 miesięcznie za zakup książek. Natomiast firma produkująca wszystko dla miłośników białego szaleństwa, czyli Barton, daje swoim pracownikom darmowe karnety narciarskie. W dniach, w których panują świetne warunki narciarskie, pracownicy dostają dzień wolny, żeby jak najlepiej wykorzystać czas na nartach czy snowboardzie. No to jest fajne, nie? Tym, czym się zajmujesz, tym się też racz. Robią rzeczy dla narciarzy, więc dbają o to, żeby ich pracownicy też byli narciarzami, żeby mogli w ten sposób również się inspirować. A może tutaj tego brakuje, a może tu poprawimy i tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jeszcze raz przypominam, podobało się, daj łapkę w górę, napisz mi komentarz oraz oglądaj blogi od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa, pa!